Jako nastolatka, mając ten ogrom kompleksów, pochodząc z takiego domu, a nie innego, dla mnie każdy był lepszy ode mnie. Każdy. Ja się czułam najgorsza na świecie. Najbrzydsza, najbardziej beznadziejna, że nic nie potrafię zrobić dobrze. Ale gdzieś tam w głowie, właśnie w tym przełomowym momencie mojego życia sobie przetłumaczyłam, że możesz wszystko. Cześć, tu Blanka Tichoruk, czyli Cała na Biało. Zapraszam cię do spędzenia ze mną najbliższej godziny. Gwarantuję, że zostaniesz moją wirtualną koleżanką, ale kolegów też przyjmuję. Partnerem podcastu jest rodzinna marka Duck. Skórzane torebki szyte od 30 lat w Lublinie. Dzień dobry, Całe na Biało, ale w kontraście Paulina Czepielewicz. Dokładnie. Dzień i dobry. Blanka Tichoruk, to jasna strona i czarna strona. Oczywiście żartuję. Zaczynam od przedstawienia gościa, bo ostatnio zwrócono mi uwagę, że przecież nie każdy musi znać mojego gościa, więc jakbym chciała powiedzieć o Paulinie Czepielewicz, to mogę zacytować. Paulina samą. Przełamałam masę swoich lęków po to, by z dumą wracać pamięcią do tego, że pływałam z rekinami, jeździłam po pustyni, choć panicznie boję się szybkiej jazdy. Odkrywałam Kolumbię konno, choć kiedyś nie dotknęłabym konia. Przemierzyłam dziesiątki plaż, dżungli, dotknęłam masę cudownych zwierząt, przeżyłam setki przygód, a nawet udało mi się wywołać trochę uśmiechów na twarzach ludzi. To jest właśnie Paulina Czepielewicz. Dokładnie to ja i to chyba nawet mój ostatni jakiś post. Dokładnie, to są świeże sprawy i powiedz mi w takim razie na świeżo, czy masz jeszcze jakieś lęki do przełamania? Co stoi teraz na tej twojej liście do odhaczenia? No lęków jest dużo, cały czas gdzieś tam odkrywają się nowe, ale staram się właśnie stawiać im czoła, wychodzić ze swojej strefy komfortu. W ogóle to, że jestem tutaj, to jest mega wyjście moje ze strefy komfortu, ponieważ takie rozmowy gdzieś z obcymi ludźmi albo wystąpienia publiczne bardzo mnie stresują. Więc cały czas gdzieś te lęki są, ale trzeba je pokonywać. A z takich klasycznych to co, lęk wysokości? Nie. Wody się może bałaś? Nie, właśnie nie. Nie, takich rzeczy w ogóle się nie boję. A dzisiaj co najbardziej cię tak zmotywowało do tego, żeby właśnie przełamać to i przyjść tutaj? No bo wiadomo, że tyle się słyszy, że wychodź ze swojej strefy komfortu, zrób coś dla siebie, to dużo zmienia. A co tak naprawdę się musi zadziać w człowieku, żeby właśnie się odważył i na przykład przyszedł na taki podcast? Jak dostałam od ciebie tą propozycję, na początku oczywiście się zestresowałam, mówię, jak podcast, no gdzie ja? A mówię, nie no Paulina, zrób to dla siebie, musisz przełamywać swoje bariery i próbować. Po prostu zrobiłam to dla siebie. I jakoś to będzie. Zawsze jest jakoś. A jak myślisz, jak to będzie dzisiaj jakoś po tej rozmowie? Co się najbardziej zmieni? Dobrze będzie. Moje nastawienie na pewno się zmieni i przestanę bać się takich rozmów. Okej. Okay. Jesteś wytrwała. Masz taki tatuaż Persistence. Tak. Wytrwałość. Ale zauważyłaś. No, ja tutaj, słuchaj, czego ja tutaj nie zauważyłam? Ja byłam dzisiaj w wielu miejscach, gdzie jest tylko imię i nazwisko Paulina Czepielewicz. Także tutaj odgrzebałam mnóstwo rzeczy. Powiedziałaś, że ma dla ciebie ogromne znaczenie ta wytrwałość. Dzięki niej wyszłam z mojej przeszłości i jestem dumna, że pomimo tylu trudności nie stoczyłam się i jestem jaka jestem. To jaka była ta przeszłość, że trzeba było tyle wytrwałości, żeby z niej wyjść? Miałam bardzo ciężkie dzieciństwo, bardzo, bardzo ciężkie. Jakby definicję słowa patologia znam w każdym jego znaczeniu. To są okropne historie i właśnie dlatego zrobiłam ten tatuaż, jak miałam lat 18, to był mój drugi tatuaż. Mówię, taka byłam wytrwała, że to wszystko przeszłam, że muszę sobie to jakoś na ciele zaznaczyć. A skąd ty brałaś siłę do tego, żeby właśnie zawalczyć ze swoją rzeczywistością, która cię otaczała? Na początku nie było tej siły. Jakby to wszystko tak mocno mnie przytłaczało, że jako nastolatka dwa razy próbowałam popełnić samobójstwo. I za drugim razem, jak mi nie wyszło, mówię, no coś ci trzyma, Paulina, na tym świecie. Ty chyba masz coś do zrobienia. I od tamtej pory zaczęłam po prostu walczyć. Już przestać uciekać, próbować uciekać, tylko zmierzyć się z tym wszystkim, co mnie otacza i zamienić życie w coś dobrego, a nie w jeden wielki horror. Nie chciałabym teraz ściągać tutaj, że tak powiem, ważności tego słowa, no bo próba samobójcza to jest bardzo mocne wydarzenie w życiu człowieka. Co się musi wydarzyć, żeby ogólnie taka myśl się pojawiła? Przemoc.
I psychiczna, i fizyczna, i w domu, i gdzieś tam dzieciaki w szkole również mi dokuczały bardzo. Nie miałam nawet też z kim porozmawiać o tym, co się dzieje. No to też były takie czasy. Teraz świadomość jest troszeczkę większa tego zdrowia psychicznego. Ale wtedy to były takie czasy, że to, co w domu, to zostaje w domu, że się nie wynosi. Tak. No i bałam się też powiedzieć, a dwa, no nie miałam komu się wygadać. I no przytłoczyło mnie to wszystko, już nie miałam po prostu sił. Marka Dak przygotowała dla was niespodziankę. Kod rabatowy minus 5% na hasło podcast. Torebka idealna już na ciebie czeka. A czego wtedy najbardziej potrzebowałaś? Czego było za dużo, a czego było za mało w twoim dzieciństwie? Za dużo na pewno było przemocy, a za mało miłości. W ogóle nie było miłości. Jako małej dziewczynce nikt nie powiedział, kocham cię, jesteś ważna, potrafisz to zrobić. No, nie było żadnych słów wsparcia. Mhm. Żadnych. Dorastałaś w Legnicy. Tak. Ale przeprowadziłaś się do Warszawy. A całkiem niedawno. No właśnie, kiedy pierwszy raz miałaś taką myśl, bo ja oglądając twój Instagram, mam wrażenie, że czasami człowiek trochę ucieka. Ty byłaś w wielu miejscach na świecie i tak naprawdę cały świat stoi przed tobą, żebyś mogła gdzieś uciec, a jednak zdecydowałaś się później wyjechać z Legnicy. Czy ty czułaś trochę takie, może nie miałaś tyle odwagi, żeby zostawić to miejsce, do którego przez tyle czasu przynależałaś? Ja nie potrzebowałam tak naprawdę nigdy przeprowadzki, no bo cały czas i tak w tym domu mnie nie było. To była taka po prostu moja bezpieczna przystań i miejsce, gdzie przepakowywałam tylko swoje rzeczy na następny samolot. A druga kwestia, ja tam mam wszystkich swoich przyjaciół. Wszystkich moich najbliższych i dlatego byłam tam tak mocno zakorzeniona. Nie chciałam ich opuścić. Ale no jak nie teraz, no to kiedy? No, Warszawa... no nie będziesz całe życie mieszkała w Legnicy. No bo dużo osób przyjeżdża do Warszawy, ale co ma w sobie takiego Warszawa? Myślałaś tak sobie, że przyjadę tutaj i co, moje życie się zmieni? Ja w ogóle przeprowadziłam się dla swojego byłego chłopaka. Okej. Okay. To był taki główny powód, który mnie popchnął do takiej decyzji. Ale tutaj jest więcej możliwości. No to na pewno. Więcej rozwoju. No gdybym się nie przeprowadziła do Warszawy, to nie odkryłabym, że na przykład moją pasją jest aerostretching. No bo w Legnicy nie mamy czegoś takiego, tak? Więc daje ogrom możliwości duże miasto jednak. Bardzo dużo publikacji w internecie, takie typu portale plotkarskie i wszystkie inne te cuda, rozpisują się na dwa tematy. Związek i metamorfoza. Ale do tego przejdziemy później. Znalazłam tam informację, że do tej pory na twojej liście masz 32 odwiedzone państwa. Jakby to jest stan z którego roku? Czy możesz tutaj, że tak powiem, zaktualizować? Ciężko mi powiedzieć, ale na chwilę obecną mam na liście 40 już. Okej, okay, czyli aktualizujemy tak. Na 40. Bo nadgoniłam. A masz tak, że szukasz po prostu miejsc nie tylko te, które ci się podobają, ale też, żeby po prostu było coś nowego, żeby dopisać? Tak, oczywiście. Ja mam w swoim magicznym notesiku, bo ja nie lubię zapisywać różnych rzeczy w telefonie, zapisuję wszystko w normalnej takiej formie papierowej i tam sobie spisałam listę swoich marzeń i tam mam wypisane wszystkie kierunki, które jeszcze chciałabym odwiedzić i sukcesywnie, pomału, po prostu, po kolei każdy skreślam. A jako mała dziewczynka w Legnicy też miałaś taki magiczny notesik w formie pamiętnika na przykład? Pisałaś pamiętnik? Pisałam pamiętnik. I co tam się znalazło ciekawego? No tam nie było pozytywnych rzeczy, tam po prostu była masa jakby żalu i smutku. Ten pamiętnik to był taki mój powiernik tego wszystkiego złego, co się działo i no jedyna forma chyba ujścia tych negatywnych emocji. Taka trochę terapia. Przez wygadanie się kartką papieru. Ale do tej pory to robię. Do tej pory to robię, że gdzieś tam jak mam gorszy czas, to zaczynam sobie spisywać swoje emocje, jakieś doświadczenia. Bardzo mi to pomaga. A tak sobie teraz myślę, bo dużo osób chce podróżować. Teraz ogólnie jest to wszystko łatwiejsze, prawda? Ten dostęp jest naprawdę, no milion aplikacji, które wyszukują najtańsze loty, hotele, wszystko możemy sami wybrać. Ale zawsze gdzieś ta podróż kojarzy się z kosztami. Ty swoją pierwszą podróż na Seszele odbyłaś w wieku 20 lat? Chyba tak. Tak właśnie nie pamiętam wyczytałam. Dokładnie, nie mam totalnie pamięci do dat, do liczb. To zaufajmy mojemu researchowi. Czy w takim razie,
jak mówisz, znaczy mogę się tylko spodziewać, że nie pochodziłaś z bardzo bogatej rodziny, też były takie publikacje, to wtedy jak myślałaś, że jak to osiągniesz? Jak dostaniesz się w takie miejsce, bardzo egzotyczne miejsce? I za co? Ja w ogóle, jak planowałam tą podróż, pracowałam jeszcze w kiosku. Mhm. Więc miałam taką pracę normalną na etat, nie taką jak teraz, że sobie mogę wszystko zaplanować. I łapałam się wszystkiego po trochę. Tutaj, nie wiem, gdzieś jakaś inwentaryzacja, tutaj coś tam, sprzedałam trochę swoich starych rzeczy. I wszystkie pieniądze, jakie miałam, przeznaczyłam na tą podróż. Jakby nie miałam nic do stracenia, tak? No, stwierdziłam, że okej, wrócę, no to to odrobię, nic mi się nie stanie. Mhm. Ludzie chyba boją się, nie wiem, ryzyka. Albo tego wyjścia właśnie ze swojej strefy komfortu. Jak latałam do Afryki, ja pierwszy raz do Afryki poleciałam z obcymi dziewczynami, dwiema, gdzieś właśnie poznałam je na Instagramie. Wszyscy mnie pytali, a ty się nie boisz, a że do Afryki, no tak. I w ogóle same kobiety. A mówię, ale czego mam się bać? Jakby wszędzie są źli ludzie, wszędzie zdarzają się różne sytuacje i równie dobrze może coś mi się stać, jak ja wyjdę rano do sklepu po bułki, tak? Oczywiście. Nie ma to znaczenia, jakby gdzie jesteś, w jakim kraju. A bałaś się czasami w pewnym miejscu, tak, mówi się, że Kolumbia jest taka niebezpieczna. Ty ostatnio byłaś w Kolumbii. Tak. Czy miałaś właśnie takie przeświadczenie gdzieś, które, no właśnie choćby, nie wiem, od swoich znajomych, od bliskich wyniosłaś, że tam może być niebezpiecznie, tam uważaj tak, na siebie? Miałam takie myśli, dlatego bardzo długo nie wybierałam Ameryki Południowej właśnie z tego względu. No, oglądałam się tych przeróżnych seriali na Netflixie, tych porwań i tego wszystkiego. I mówię, nie, no ale ja tak marzę o tym miejscu, no muszę spróbować i przekonać się sama i w rzeczywistości jest całkiem inaczej. Jest bezpiecznie, jest bardzo przyjemnie, ludzie są pomocni, otwarci, uśmiechnięci, tańczą na ulicach, więc moje przeświadczenia były mylne. A wiadomo, że stereotypy to tak. Wiele ich słyszymy, a niewiele z nich dokładnie się sprawdza. Najpiękniejszy uśmiech to ten, gdy jednocześnie oczy się cieszą. Szczęście to najlepszy makijaż. I ja właśnie nie wiem, co innego mogę o tobie powiedzieć, bo znamy się dosłownie chwilę, ale widzę radość w oczach i widzę takie cudowne szczęście. Jak na osobę, która dużo przeszła, to skąd ty to bierzesz? Co cię właśnie cieszy? Co jest dla ciebie taką definicją szczęścia? Właśnie wszyscy, jak mnie poznają, to mówią, że ja cały czas się uśmiecham, że mam uśmiech przyklejony do twarzy. Wiesz co, wydaje mi się, że człowiek, jeżeli przebrnął przez taką tonę bagna, że tak powiem, to później wszystko dwa razy mocniej docenia. I ja naprawdę doceniam każdą chwilę. Bardzo długi czas też nie miałam pewności siebie i myślałam sobie, że ja przecież na to wszystko nie zasługuję, przecież ja mam takie piękne życie. No jak to jest możliwe? Ale teraz wiem, że zasługuję na to, bo sama na to wszystko zapracowałam. I cieszę się, no, nawet z banalnych chwil, że przyjaciółka teraz do mnie przyjechała, że mogę rano usiąść na kanapie i napić się z nią kawy, że mogę spędzić z nią czas. Z takich małych chwil mam ogromną radość. Mm-hmm. Paulina, jesteś influencerką, ale zastanawiam się, nie wiem, czy to jest dobre określenie w twoim przypadku, czy to nie jest po prostu podróżniczka? Osoba, która czerpie z życia? Czy to nie jest tak, lepsze określenie? Tak, na pewno. Tak, ja tak myślę. Okej, okay, czyli osoba, która czerpie z życia, na przykład, nie wiem, czy mogę tak ciebie nazwać, czy jesteś na przykład taką instagramową Martyną Wojciechowską? No do Martyny to mi daleko. Aha, no dopiero mówiłaś, ale na wszystko sama zapracowałaś, to jesteś ty, musisz pewnie siebie. Ale faktycznie nie lubię, jak ludzie określają mnie influencerką, bardziej bym poszła w blogerkę podróżniczą. Mhm. Bardziej w tym kierunku. A co ma w sobie negatywnego to słowo influencerka? Niby nic, ale jednak... Ale się przypisuje takie cechy, tak, nie? Tak. Że nie jest to nic poważnego. Teraz przejdziemy do tego tematu, może trochę zaczepimy metamorfozy twojej całej, bo o tym się właśnie rozpisują media, które nie często się interesują właśnie, przepraszam, nie influencerami, ale ogólnie osobami, które pracują w internecie. Ty powiedziałaś, że nie wstydzisz się tego, jak kiedyś wyglądałaś, bo nadal jestem tą samą osobą, tylko opakowanie się poprawiło. Dokładnie. W takim razie te wartości, które miałaś od zawsze w życiu, zostały, tak? Dokładnie tak. Ja nadal wnętrze mam to samo. Zmienił się tylko tak naprawdę mój wygląd zewnętrzny, nic więcej. A co cię skłoniło do tego, żeby właśnie takie zmiany wnieść? Moim ogromnym kompleksem była wada wzroku. Urodziłam się z zezem zbieżnym,
4 operacje na oczy przeszłam. No i wiadomo, no dzieciaki mi bardzo dokuczały. Do takiego stopnia, że nie wiem, rzucały na podwórku we mnie kamieniami. Nikt nie chciał się ze mną bawić. Potem jak poszłam do pracy, ludzie, dorośli ludzie, jako nastolatce, potrafili mi powiedzieć w twarz, a co ci się stało z oczami? Więc chyba to mnie popchnęło najbardziej do tego, aby no gdzieś tam zawalczyć o tą wadę wzroku i to zmienić. Czyli to był taki twój pierwszy krok do tego, żeby coś zmienić. To zmieniłam jako pierwsze, właśnie te wszystkie operacje dotyczące oczu. A czy te operacje były refundowane, czy musiałaś... Tak. Okej. Na szczęście. Udało mi się znaleźć taką klinikę, no bo wtedy nie miałam na to pieniędzy. Kilku tysięcy na kilka operacji. Więc szukałam, szperałam i znalazłam klinikę we Wrocławiu, która robi to na fundusz zdrowia. A długo czasu zajęło ci dochodzenie do siebie po tych zabiegach? Nie. Czyli to tylko tak brzmi, że tak powiem, no, mrożąco, no bo 4 zabiegi na oczy. Ja też mam wadę wzroku i nadal się starają, czy nie zrobić tej korekcji laserowej. Wiem, że to jest tylko korekcja laserowa, ale jakoś przeraża mnie to. Nie, to szybciutko doszłam do siebie. Ja po tygodniu już byłam w pracy. Więc... Chyba kwestia nastawienia. Dobra. Ja w ogóle też się nie bałam tych zabiegów. Ja byłam szczęśliwa, że ja jadę na blok operacyjny. No to teraz mi zaskoczyłaś. I za każdym razem? Tak, za każdym razem. No potem to już było lżej, bo wiedziałam, czego mogę się spodziewać, więc to już... A uprzedzali cię? Bo zazwyczaj tak jest przed jakąś operacją, że słyszysz, konsekwencje mogą być takie i takie. Oczywiście, że tak, ale ja nie zakładałam w ogóle, że mogłoby się wydarzyć coś złego. Czyli jesteś taką optymistką, niepoprawną. Staram się. Nie zawsze, ale staram się. I co, naprawiłaś oczy? W jakim było wieku? 17-18 lat. Okej. Tak. I dalej podjęłaś kroki pracy nad sylwetką? Tak, zaczęłam ćwiczyć. Najpierw oczywiście w domu, bo się wstydziłam chodzić na siłownię. I jak zaczęłam zarabiać pierwsze pieniądze, odłożyłam sobie jakby pewną pulę na aparat na zęby, bo ja miałam też ogromną wadę zgryzu, którą też mi wytykali i przez to wstydziłam się uśmiechać. Jak się uśmiechałam, to zakrywałam się cały czas ręką. I to takie w sumie 3 rzeczy, które się zmieniły, a jestem nadal tą samą Pauliną. A jak byłaś tą Pauliną sprzed metamorfozy, bo po prostu no, to jest najlepsze określenie, to wtedy też myślałaś, że będziesz robiła to, co robisz teraz? Czy po prostu... Nie. Moje życie w ogóle przerosło moje oczekiwania. Jakby ja wiedziałam, co chcę robić. Jak poleciałam w pierwszą podróż, to wiedziałam, że też chcę tak żyć, ale nie sądziłam, że to aż tak bardzo się rozkręci, że tyle osób będzie zainteresowanych w ogóle mną i tymi podróżami. Więc to naprawdę przerosło moje oczekiwania. I czujesz wdzięczność teraz? Tak, ogromną. A masz takie wrażenie, że teraz bardzo dużo osób patrzy tylko na to właśnie opakowanie, że nie zagłębia się w człowieka? Niestety tak. Gdzieś tam te wartości się gubią. Wszyscy gonią za jak największą ilością pieniędzy, za followersami, za markowymi ciuchami, jak najlepszym samochodem. A dla mnie po prostu liczy się człowiek, niezależnie od tego, ile ma w portfelu i czym się zajmuje. Jeżeli traktuje mnie dobrze, dlaczego mam traktować go gorzej? To bardzo, bardzo ładne słowa. Oczywiście te portale piszą tak, nie myślcie sobie, że Paulina żyje tylko z prowadzenia Instagrama i podróży. Niedawno otworzyła swoją markę Gandals, która produkuje stroje kąpielowe. Czy miałaś kiedykolwiek takie wrażenie, że właśnie zajmiesz się modą albo coś takiego? Jak wiesz, jest mała dziewczynka, jest mała Paulinka. I co wtedy mała Paulinka myślała, że będzie robiła? Bo jakoś nie chce mi się uwierzyć, że będzie robiła stroje kąpielowe. Nie, ale... Miałam gdzieś taką, cały czas ciągnęło mnie do różnych kreatywnych rzeczy. Ja na przykład kochałam wtedy czarodziejki Witch, była taka gazeta. Tak. Ja sobie wycinałam te postacie z tych gazet, robiłam sobie wyklejanki, na przykład wycinałam im głowy, zmieniałam im ubrania i też szyłam sobie sama jakieś ubranka dla lalek, więc gdzieś modowe gdzieś tam coś to tam było. I ja zawsze lubiłam śledzić jakieś trendy, przerabiałam sama sobie rzeczy, przyszywałam ćwieki. Były takie czasy. Oczywiście. Że się kupowało koszule mygiełki i przyszywało się samemu ćwieki, żeby było tak bardziej fancy. Tak. Więc od zawsze gdzieś tam to ze mną było, ale nie sądziłam, że otworzę własną markę. A ciężko się prowadzi biznes? Ciężko.
bardzo ciężko, a zwłaszcza w tych czasach. Mhm. Jaki jest taki największy minus? Bo to się, wiesz, to wydaje się takie, o, piękne zdjęcia w ładnych miejscach na ziemi, ładne stroje, Paulina uśmiechnięta, no ale wiadomo, że to trzeba wyprodukować, to trzeba sprzedać, to trzeba uruchomić marketing. Ciężko jest. Jest ciężko. To na pewno największym problemem obecnie jest inflacja. Mm-hmm. Jak dobrze wiemy, chyba każdego dotknęła. I ciężka dostępność wszystkiego. Mm-hmm. Na materiał się bardzo długo czeka. Jakby tych pracowników w takiej branży jest coraz mniej dobrych szwaczek. No tak, bo teraz dużo osób wybiera inne zdecydowanie profesje. Rzeczywiście Paulina doszła do wszystkiego sama, bo jak wcześniej wspomniała pod jednym ze zdjęć, nie pochodzi z bogatej rodziny i nikt jej nic nie dał za darmo. A od zawsze miałaś takie przeczucie, że ty sobie poradzisz? Czy jednak miałaś taki żal, że dlaczego ja żyję w tym życiu? Dlaczego ja nie mogłam urodzić się w super bogatej rodzinie i mieć wszystko podane na tacy? I jako nastolatka oczywiście, że miałam takie myśli. Płakałam w kącie i w głowie tylko słyszałam dlaczego. No dlaczego mnie to spotyka? Za co? Co ja takiego komu zrobiłam, że muszę przeżywać taki horror? Jakby nie zasłużyłam na to. Więc było takich myśli ogrom. A jako właśnie ta nastolatka, buntowałaś się? Były typu ucieczki z domu, nie wiem, jakieś dobra, złocone w szkole to nie jest bunt, ale wiesz, takie mocne kłótnie właśnie w domu. Przeżywałaś coś takiego? Jakbym się kłóciła, to bym dostała lanie, więc się nie kłóciłam. Ja byłam w tym okresie cicha bardzo, bardzo cicha, skryta. W szkole też byłam taką szarą myszką, która gdzieś tam chowa się w kącie i czyta sobie książki, więc ja to wszystko dusiłam w sobie. Dusiłam w sobie i no raczej się nie odzywałam. Tak się teraz zastanawiam, bo trochę przeskoczę tutaj. Pierwszy raz jestem zdigitalizowana, tak zazwyczaj milion kartek dookoła mnie, bo ja to rozumiem i ja widzę, że ty masz w sobie taką skromność i pokorę. I to jest naprawdę przemiłe uczucie w ogóle tutaj teraz z tobą obcować, ale od razu sobie teraz przypominam, jak robiłam ten research, odkryłam, że ty byłaś taką dziewczyną, którą ja gdzieś tam kojarzyłam w taki sposób, że wybijałaś się przed szereg. Ask FM, Max Models, Fotoblog, wiesz, ty byłaś na tych wszystkich portalach i wydaje mi się, że właśnie mogłaś być też taką jedną z tych dziewczyn, którą chciało się być. Wiadomo, że to mogło być już później, bo tak dogłębnie tego nie sprawdzałam, gdzie tam to po kolei szło, ale właśnie taki Ask FM, tam wtedy byli celebryci, że tak powiem, internetowi. Tak, tak, było. I właśnie mam kilka takich pytań. Kochana, czy matura z angielskiego ustnego jest trudna? 2014 rok, powiedziałaś, że nie. I tutaj są dużo wątpliwości dotyczących szkoły. Już tyle pytań padło związanych z maturą, nie odpowiedziałaś na żadne, czyli nie zdałaś. Proste jak budowa cepa. Robisz i przekraczasz wszystko, żeby tylko uciec od pytania. A ty odpowiedziałaś na to tak. Może po prostu rzuciłam szkołę w wieku 18 lat i poszłam do pracy. Tak było właśnie. Ja chodziłam do technikum hotelarskiego i w trzeciej klasie zrezygnowałam z dziennej szkoły. No bo no, ciężko było jakby i pracować, i pogodzić taką szkołę, a nikt mi nie dawał pieniędzy na utrzymanie, więc podjęłam decyzję, że no muszę iść na cały etat do pracy, żeby jakoś dać sobie radę w tym życiu, żeby przetrwać. I skończyłam szkołę zaocznie i nie mam matury. Okej, okay. A w takim razie skąd się w tobie wytworzyła taka świadomość, że no bo podjąć taką decyzję, że rzucam szkołę, nie z buntu, tylko ze świadomości tego, że musisz sobie jakoś poradzić w życiu, a nikt ci w tym nie pomoże. Co najbardziej cię ukształtowało pod tym względem, że szybko dorosłaś? Ja nie miałam innego wyjścia. Mnie życie do tego zmusiło. To nie jest tak, że ja chciałam szybko dorosnąć. Po prostu musiałam. Mhm. A masz rodzeństwo, prawda? Masz tak, brata? Mam młodszego brata. Aha, młodszego, czyli też, tak, że tak powiem, ty pełniłaś rolę opiekuna. Tak. Tak. A macie dobrą relację teraz? Bardzo dobrą, najlepszą na świecie. Jakby z moim bratem jesteśmy jak najlepsi przyjaciele, mówimy sobie wszystko. Wiele podróży również odbyliśmy razem, więc mam relację z bratem przepiękną. A od zawsze ona taka była, czy ją zbudowałaś? No wiadomo, że byliśmy młodsi, to było różne rzeczy się w siebie poduszkami. Okej, dobrze, że poduszkami. I były oczywiście kłótnie, ale gdzieś tam zawsze mieliśmy bardzo mocną więź, chyba też dlatego, że mieliśmy tylko siebie w ciężkich chwilach.
I ta sytuacja tak to ukształtowała. Tak, tak myślę. Pozostając w Ask FM, który dzisiaj mogę... Jak ty to wygrzewałaś? Słuchaj, to nie jest koniec. Ale bardzo mi się tak szok zrobiło sentymentalnie, jak zaczęłam tego Ask FM przeglądać. Powiedziałaś, byłaś taka bardzo wtedy konkretna. Ktoś ci zadaje pytanie, że zaprzeczasz sobie sama, twierdząc, że jesteś otwarta na nowe znajomości, nie odpisując mi. Mam chłopaka, więc jeżeli jesteś facetem, to nawet do mnie nie pisz. Otwarta jestem na nowe znajomości dla dziewczyn. Jak wtedy wyglądało miłosne życie Pauliny Czepielewskiej? Matko jedyna. No, takie rzeczy ja w ogóle zapomniałam, że takie pytania istniały, że one nadal w ogóle istnieją. W sieci. No, jak wyglądało moje miłosne życie? Burzliwe było zawsze. Aha. A kiedy miałaś pierwszego chłopaka? 17 lat miałam, 16, okay. 17. Mm-hmm. Bardzo długo nie miałam żadnego chłopaka z tego względu, że każdy mm-hmm. się ze mnie śmiał. Mm-hmm. I nikt nie był mną zainteresowany. A później zobaczyli, co stracili. No może. No może. Dobrze. A, to jest hit. Bardzo mi się to podoba. Tak jak ci mówiłam, że jesteś właśnie na pisie, a ja się skupię. Tutaj wprowadzę to cudne pytanie. Kojarzysz te butylity, leggingsy Galaxy, właśnie te koszulki z ćwiekami. Uwaga. Obawiam się, że te buty, które pokazujesz, nie będą wygodne, a ja już je kupiłam. Czy nogi cię nie bolą po dłuższym chodzeniu? Odpowiedź Pauliny. Nie bolą. Przecież na koturnach chodzi się najlepiej. Powiedz mi w takim razie, w których butach najlepiej podbija się świat, bo nie wierzę, że w koturnach ani w litach. Oczywiście w Adidasach najlepiej podbija się świat, a ja w ogóle kocham chodzić boso. Mhm. I zawsze moi przyjaciele się ze mnie śmieją, że ja albo w klapkach, albo boso chodzę gdzieś po skałach, wspinam się na palmy, więc najlepiej boso bez butów żadnych, ale faktycznie wtedy te buty były dla mnie bardzo wygodne. No, kiedyś to w ogóle rzeczy, które teraz się wydają absolutnie nienoszone, to są wtedy były najwygodniejsze. Tak. Dobrze, a dokąd cię zaprowadziły wtedy te koturny? Jakie to były czasy? To były czasy, jak ja prowadziłam sobie właśnie fotobloga i miałam taką mega zajawkę na zdjęcia stylówek i w sumie od tego zaczęła się moja przygoda z internetem, od tych stylizacji, od neonowych spódniczek, od neonowych lakierów do paznokci. Myślę też, że to była ten internet w tamtym czasie, to była taka moja forma ucieczki od tego, co złe, i również ja chyba rozpaczliwie szukałam swojej wartości, bo w domu jej nie miałam, więc skąd miałam mieć poczucie własnej wartości? Wtedy jeszcze nie byłam na tyle świadoma tego, co się działo i jaki to ma na mnie wpływ w życiu dorosłym, te wszystkie traumy, więc to chyba była taka forma mojej terapii. Widzisz, jak można wszystko ukryć, publikując te piękne zdjęcia, bo one były już wtedy ładne, estetyczne. No właśnie byłaś taką dziewczyną, którą wiele dziewczyn chciałoby być, a jednak w środku miałaś co innego. Czy teraz też zdarza ci się czasami oszukać, wstawiając coś, co absolutnie nie oddaje twojego nastroju? Znaczy, wtedy ja po prostu jeszcze nie miałam świadomości, dlaczego to robię. Mi się wydawało, że robię to po prostu. A z biegiem czasu, jak emocjonalnie bardziej dojrzałam, to teraz dopiero to dostrzegam. Też bardzo dużo tam było mojego życia prywatnego. Tak. Teraz się staram go nie opisywać, bo uważam, że jakby spokój lubi ciszę. A czy te komplementy, te komentarze, które właśnie były pochlebne, wtedy napędzały cię? Czy tak, czułaś, bardzo, że to jest dla ciebie ta właśnie jedyna forma wsparcia? Tak. Tak było. A czy teraz też tak jest, że naprawdę to dla ciebie się liczy, jak ktoś ci napisze, ale jesteś piękna, ale masz piękne ciało? Wiadomo, że to jest miłe, ale nie szukam w tym swojej wartości, bo dzisiaj ludzie w internecie cię kochają, jutro mogą cię nienawidzić, jeżeli tylko gdzieś ci się potknie noga. Jakby tak wszyscy są poddawani ocenie przez przeróżne błahe sytuacje. Ja teraz to już znam swoją wartość. Wiem, że zawsze sobie poradzę i nie szukam swojej wartości właśnie w tych komentarzach. A czy swoją wartość można potwierdzić przez na przykład konkursy piękności? Bo tutaj szczerze ci powiem,
że nie wiem, czy to jest informacja zweryfikowana, czy ktoś zrobił literóweczkę, czy nie, bo ktoś napisał Paulina Czapielewicz, Miss Internetu Azule na 2015. A wzięłam kiedyś udział w czymś takim. Czyli ktoś się pomylił, ja się nie pomyliłam dobrze. Było coś takiego, że... Nie pamiętam już, co to było, jakiś pokaz strojów kąpielowych. Tak, bo to jest firma, która produkuje stroje kąpielowe. Tak, tak. I mówię, a okej, okay, spróbuję, co mi szkodzi. Jakby to było just for fun. Okej. Okay. Fotoblog My Special Melody, to był twój nick. Musisz nadrobić, bo ostatnio byłaś online 12 lipca 2014 roku, a dołączyłaś 15 czerwca 2009. Ja w ogóle chciałam usunąć tego fotobloga nie. i te wszystkie wpisy, ale nie mam totalnie do tego dostępu, nawet nie pamiętam, jakie jest hasło i dlatego nadal to jest. A wstydzisz się tego, co właśnie kiedyś mogłaś publikować? Tych zdjęć, tego jak wyglądałam, nie, ale no, czasem pisałam tam różne głupotki. Mm-hmm. No bo i to była dużo, taka forma pamiętniczka. Tak, trochę. I za dużo życia prywatnego. Okay. Teraz bym tego tak nie zrobiła. Mm-hmm. Opisałaś tam kiedyś właśnie taką sytuację, że dostajesz ubrania barterowo. Tak. I wtedy było bardzo dużo komentarzy, że wow, że w ogóle jak to się robi, jakie to jest uczucie. I to jest właśnie moje pytanie do ciebie. Jakie to jest uczucie, jak wtedy pierwszy raz... No, to były takie czasy, kiedy to była nowość, że dostaje się coś za darmo od firmy. Tak, to jeszcze ja jestem właśnie z czasów tych dinozaurów blogerek i to było takie wow, no dostałam coś i to jeszcze za darmo, a wiadomo, no nie przelewało mi się wtedy, więc ja byłam najszczęśliwsza na świecie. To wspaniałe to było uczucie. Ubrania za darmo, wiadomo, że każda kobieta się cieszy, kosmetyki. No tak, tak. Okej, okay, zweryfikowałyśmy konkurs Miss, a teraz proszę mi zweryfikować, czy grałaś w filmie Miłość, Seks i Pandemia Patryka Wegi? Tak? Jestem tam przez minutę, mówię jedno zdanie. Słuchaj, to i tak jest... To jesteś na Filmwebie, więc grałaś. Ale to była bardzo ciekawa sytuacja. Mhm. Ja byłam wtedy u fryzjera i mówię do mojej przyjaciółki tak, wiesz co, brakuje mi czegoś nowego. Coś bym zrobiła szalonego. Jakoś tak jest monotonnie. Nie wiem, chciałabym czegoś spróbować. Minęło pół godziny. I dostaję telefon, Paulina, nie chciałabyś przyjechać na plan? Mówię, no oczywiście, że ja. Od fryzjera akurat. Tak, i nie mogłam w to uwierzyć. Jakby przed chwilą o tym mówiłam i to się dzieje. Mhm. Jaka to jest siła przyciągania myślami takich rzeczy. Bardzo było fajnie doświadczyć czegoś takiego, zobaczyć jak wygląda praca na planie filmowym, w ogóle jak plan filmowy wygląda. No bo tam w tym filmie to mnie prawie nie widać. A kto wtedy do ciebie zadzwonił? Menadżerka chyba, aha, Patryka Wegi, która się tym zajmowała. Tak mi się wydaje. Okej. Okay. Był też portal Max Models. Był. Opis, blogerka z pasji, fotomodelka z przypadku. Tylko komercja, chyba że jest to ciekawy projekt. Tam również był zakres pracy i absolutnie zaznaczałeś wszystko oprócz akt i nagość zakryta. A tak. Teraz bardzo dużo osób ci zarzuca, że ty masz takie odważne zdjęcia na Instagramie. Nie ma co ukrywać, że świecę trochę pośladkami. Jak ma się takie, to można świecić. Ale no takich nagich zdjęć to bym sobie nie zrobiła. Mm-hmm. A były jakieś propozycje okładek? No, oczywiście, że tak. Jak jeszcze był CKM, to dostałam propozycję sesji właśnie tam. No miałam masę takich różnych propozycji. I ani przez chwilę nie miałaś takiego? Nie. A co cię najbardziej stopowało? Bo wiesz, czasami mogą ci mówić, że to będzie wizja, to będzie jakieś takie ładne, artystyczne. Ja wiem, że takie zdjęcia nie zawsze muszą być wulgarne. Ja widziałam mnóstwo przepięknych aktów, czy na przykład ciążowych, czy różnych innych. Ja wiem, że one mogą być zrobione ze smakiem, ale jakoś ja po prostu tego nie czuję i już. Dziewczyna, która ma szczęście w oczach, musi być w Akademii Pozytywnych Kobiet. Jesteś w takim projekcie. Ten projekt łączy ze sobą współczesne kobiety, które chcą tworzyć życie i karierę swoich marzeń oraz podnieść swoje kompetencje zawodowe i osobiste na nowy, wyższy poziom. Na tej drodze wspieramy się wzajemnie. Czy zawsze czułaś wsparcie od kobiet? Bo tak jak nawet zaczęłaś mówić w szkole, to jednak dziewczynki nie zawsze są dla siebie przyjaciółkami. Nie zawsze czułam wsparcie od kobiet. No ale to też w wieku takim nastoletnim to ja byłam bardzo zamknięta. Ja się bałam poznawać nowych ludzi. Może to też jest przyczyną. Ale teraz mam ogromne wsparcie w kobietach.
A dlaczego to się zmieniło? Bo to ewidentnie się zmieniło. Zaczęliśmy właśnie mówić o tym girl power, wspierajmy się. A czy w internecie też doświadczasz takiego wsparcia? Tak. I od kogo najbardziej? Tak. Kto czuje, że jest taką twoją inspiracją internetową, taką osobą, która, no, wiesz, że możesz na nią liczyć? Moją inspiracją internetową, nie wiem, czy mam inspirację swoją internetową, raczej nie, ale ogromnym oparciem są dla mnie moje przyjaciółki. Właśnie dziewczyny, które biorą udział w Akademii Pozytywnych Kobiet, ale też kobiety, których nie znam z internetu. No, naprawdę bardzo dużo dają mi ciepła, słów wsparcia. Jak mam jakiś ciężki czas, na przykład jak mnie przez chwilę nie ma w internecie, to dostaję wiadomości. Paulinko, czy wszystko u ciebie w porządku? Więc tego wsparcia naprawdę mam ogrom z każdej strony. W tej Akademii Pozytywnych Kobiet masz taki, miałaś panel dyskusyjny Odkryj swoją wewnętrzną siłę. A ty kiedy odkryłaś tą swoją wewnętrzną siłę? Kiedy odkryłam swoją wewnętrzną siłę? W tym momencie, kiedy drugi raz próbowałam popełnić samobójstwo. To był taki przełomowy moment w moim życiu, którego w sumie przecież nie chciałam, że zaczęłam o siebie walczyć i właśnie wtedy odkryłam swoją moc, że faktycznie no, mogę wszystko osiągnąć, jeśli tylko będę tego chciała i na to ciężko zapracuję. Wiadomo, nie od razu. To był bardzo długi proces, ale to był ten moment. Ale się udało. Powiedziałaś kiedyś, że miałam dość użalania się nad sobą, oglądania zdjęć koleżanek i szklanek w oczach, że ja tak nie wyglądam. To w takim razie, kto był wtedy taką osobą, która ci powiedziała, że ty możesz to zrobić, że ty też możesz być taka jak inni? Ja byłam tą osobą. Sama sobie powiedziałam, bo jako nastolatka, mając ten ogrom kompleksów, pochodząc z takiego domu, a nie innego, dla mnie każdy był lepszy ode mnie. Każdy. Ja się czułam najgorsza na świecie. Najbrzydsza, najbardziej beznadziejna, że nic nie potrafię zrobić dobrze. Ale gdzieś tam w głowie, właśnie w tym przełomowym momencie mojego życia sobie przetłumaczyłam, że możesz wszystko. A to urosło kiedyś do takiego stopnia, że byłaś wręcz pyszna, że tak powiem, wiesz, od takiego minimum do maksimum? Poczułaś kiedyś, że przesadziłaś? Ciężko oceniać samego siebie, ale myślę, że gdyby tak było, to przyjaciółki pstryknęłyby mnie w nos i powiedzieli: Paulina, ty się tak nie zachowuj. Okej. Wystarczy mocno czegoś chcieć, aby zmienić na lepsze, być szczęśliwym człowiekiem i osiągnąć wyznaczone sobie cele. Naprawdę masz taką moc samozaparcia? Tak. A czego teraz tak bardzo w życiu chcesz? Na czym się skupiasz? No to akurat jest coś, czego nie da się osiągnąć samozaparciem, no bo bardzo chciałabym założyć rodzinę. A problematyczne również jest to, że choruję na endometriozę i jestem prawie bezpłodna, ale staram się z tym walczyć. Gdzieś tam mocno ćwiczę. Wszystkie ćwiczenia wykonuję, które mi pomagają w walce z chorobą. Fizjoterapia, dieta, więc to jest takie moje największe na ten moment marzenie. Ja słuchałam podcastu, w którym opowiadałaś o swojej chorobie i wtedy widzę, że w takim razie dużo się zmieniło od tego momentu, bo wtedy mówiłaś, że... Tak, to było parę miesięcy temu. Tak, i wtedy mówiłaś, że tak powiem, jeden jajnik jest sprawny. Jest, ale... No, burza hormonów. Burza hormonów i wtedy jeszcze nie miałam wykonanych tych badań. I nie wiedziałam tak naprawdę jeszcze na czym stoję. A od zawsze marzyłaś, żeby być mamą? Nie od zawsze. Ja do tego dojrzałam z czasem. Jak miałam 20 lat, to mówiłam sobie, nie będę miała dzieci, ja będę całe życie, nie wiem, robić coś tam. Z wiekiem to przyszło, że poczułam taką potrzebę założenia własnej rodziny. Mówiłaś o nerwicy lękowej, mówisz o tej endometriozie. Zadałam ci już dzisiaj to pytanie, ale w obliczu choroby ono chyba też inaczej brzmi, że dlaczego ja? Dlaczego mnie to spotkało? Nie miałam chyba takich myśli, jeśli chodzi o endometriozę czy nerwicę. Do nerwicy wiedziałam, z czego ona wynika. Jakby dostałam ją w prezencie z dzieciństwem.
A endometrioza, na początku byłam troszkę podłamana, nie ukrywam, bo ja nawet nie wiedziałam, czym jest endometrioza. Mhm. W ogóle nie miałam o tym zielonego pojęcia, co to za choroba i z czym to się je. Ale stwierdziłam, że no nie jestem jedyna. Różne rzeczy się w życiu zdarzają i to po prostu kolejna przeciwność losu, którą trzeba pokonać. I pogodziłam się z tym, walczę, próbuję zrobić wszystko, aby czuć się jak najlepiej. I nauczyłam się z tym żyć. A jakie to ma głównie taki wpływ na życie codzienne? W czym to przeszkadza najbardziej? W czym to przeszkadza najbardziej? No, w funkcjonowaniu. Mhm. Zanim zaczęłam chodzić na fizjoterapię, miałam okropne bóle. Okropne bóle brzucha. No to takiego stopnia, że czasem no, nie mogłam się podnieść z podłogi. Mhm. Kładłam się skulona i no, przepotwornie bolało. Mhm. I nie wiedziałam, dlaczego? Myślałam, że to może stres, albo nie wiem, może coś zjadłam, że to może nerwobóle są przez nerwice, a się okazało, że to endometrioza. Jejku, bardzo, no jest to przykre. Jeszcze ja w ogóle żyłam w przeświadczeniu, że to spotyka starsze osoby. Nie, starsze kobiety. Bardzo dużo młodych kobiet choruje na endometriozę. Kolejny twój cytat. Wiele osób jest dziwnego przekonania, że aby dobrze wyglądać i osiągnąć coś w życiu, trzeba mieć bogatych rodziców albo sponsora, czy też innymi dziwnymi sposobami zdobywać to, czego pragniemy. Ja nie miałam pieniędzy, miałam za to chęć do spełniania siebie. Skąd wzięłaś tą siłę? Po raz kolejny pada chyba dzisiaj to pytanie, ale jesteś po prostu takim wojownikiem. W ogóle ta wypowiedź, to były czasy, kiedy właśnie chyba zaczęłam podróżować, tak mi się wydaje, i mnóstwo dostawałam takich anonimowych, bardzo brzydkich komentarzy. A skąd ty masz na to pieniądze? Pewnie facet ci sponsoruje, albo w ogóle masz sponsora i nie wiem, sprzedajesz swoje ciało, tak, żeby mieć na podróże. I mnie to wtedy bardzo dotykało, bo ja ciężko pracowałam, żeby móc to robić i aż się w środku gotowałam, jak ja to czytałam. Teraz już mnie to nie rusza. A w którym momencie osiągnąłeś taką samodzielność, że na przykład pojawiły się pierwsze współprace, że zapraszamy cię tutaj, przyjść do naszego hotelu, zareklamujesz go, możesz wybrać sobie dowolny tam najlepszy pokój. Kiedy to się zaczęło? Nie powiem ci dokładnie, bo to był proces. To wszystko działo się pomału, swoim torem, nie było takiego boom, że o, w tym momencie nagle wszystko się dzieje. To było pomalutku, dostałam, nie wiem, jakąś pierwszą współpracę, żeby zrobić zdjęcia shortów za granicą i dostałam za to wynagrodzenie. Potem za jakiś czas zaprosił mnie pierwszy hotel, potem dostałam propozycję jakiejś pierwszej kampanii czy sesji zdjęciowej, to tak pomaleńku się wszystko działo. Wspominasz o przyjaciołach, że są dla ciebie bardzo ważni. I powiedziałaś w ten sposób, dopiero gdy spotkasz ludzi, przy których czujesz, że możesz latać, wiesz, że to jest właśnie to, czego szukałeś przez całe życie. Kiedy ty spotkałaś takie swoje prawdziwe przyjaciółki? Zawiodłaś się kiedyś na kimś? Cały czas. Gdzieś tam przeżywamy różne zawody, czy miłosne, czy przyjacielskie. Ludzie są, a zaraz ich nie ma. Relacje, zwłaszcza w tych czasach, są bardzo chwiejne, bo ludziom nie chce się pracować nad relacją, tylko zaraz wymieniają na coś nowego. Tak. Niestety, kiedy poznałam swoje pierwsze przyjaciółki, 18-19 lat miałam. Tak. A, i do tej pory są z tobą? Tak. On to rzeczywiście, nie chciałaś wyjeżdżać z granicy. Tak. Wszystkich przyjaciół, których mam, to raczej takich od zawsze, od kiedy pamiętam, to oni po prostu są ze mną. A jesteś ufna, czy masz problem z zaufaniem? Do obcych ludzi... Kiedyś byłam bardzo ufna, ale jakby przez doświadczenia i przez to, ile razy się zawiodłam na różnych ludziach i też przez to, że ludzie próbowali mną manipulować, a ja byłam taka właśnie łatwowierna, to już nie jestem taka ufna. Zmieniłam Ufam się. Swoim przyjaciołom, a do reszty mam jakby delikatny dystans. W czasach, gdy na każdym kroku jesteśmy oceniani, nasze wybory są podważane. Każdy jest za idealny, za gruby, za wysoki, za nijaki, za wyrazisty. Kogo ty słuchasz w życiu? Siebie. Siebie i swoich przyjaciół. A kiedykolwiek, że tak powiem, starłaś się z właśnie może swoją przyjaciółką, gdzie te wasze poglądy na jedną sprawę absolutnie nie współgrały?
starcia raczej nie było. Nasze rozmowy zazwyczaj są takie spokojne, każdy powie swoje zdanie i tyle. Zgadzamy się ze sobą, a nawet jeżeli się nie zgadzamy, to każdy szanuje drugą stronę. Nie mamy jakichś takich spięć. Czy starcia też nie lubię się kłócić. Mhm. Bardzo nie lubię konfliktów. Raczej wolę żyć sobie spokojnie. I to pewnie wynika z dzieciństwa. Na pewno. Mhm. Spotykamy ludzi, którzy wydobywają z nas wszystko, co najlepsze, ale i takich, którzy wygrzebują z nas nasze najciemniejsze zakamarki, do których sami nigdy byśmy nie dotarli. Mówi się o tych wampirach energetycznych, o tych ludziach, no, których z życia raczej powinno się usuwać. Czy tkwiłaś kiedyś w takiej relacji, która, no, że tak powiem, właśnie pokazywała te twoje gorsze strony? Tak, przewinęło się przez moje życie kilka takich toksic relacji, niestety. Mhm. No nie było to przyjemne doświadczenie. Relacji damsko-męskich, rozumiem? Też. To jaka jest taka czerwona flaga, o których się teraz tyle mówi? Że co od razu, wiesz, uciekasz, wyjdziesz i uciekasz? Jeśli chodzi o związki? Mhm. Wiesz co, chyba nie chciałabym się na ten temat wypowiadać. Nie jestem związkowym ekspertem. Okej. I jakie te moje relacje by nie były, to czegoś mnie nauczyły i do każdego mojego partnera związkowego, tak, no coś nas łączyło. Mhm. Było jakieś uczucie i tak z szacunku nawet do tego, co nas łączyło i do tych dobrych chwil, to nie chciałabym. A da się być przyjaciółmi po rozstaniu? Da się. A da się być przyjaciółmi bez związku? Przyjaźń damsko-męska istnieje? Też da się. Ja w to wierzę. Mam dwóch mężczyzn, przyjaciół takich od lat i... I nigdy nie było żadnego... z żadnej strony. Okej. Okay. Muszę przyznać, że przez chwilę sama uwierzyłam w idealne ciała z obrazka, twarze bez worów pod oczami po przebudzeniu i momentami wytykałam sobie swoje fałdki na brzuchu, czy wyliczałam każdy siwy włos. Czy to jest największy minus życia w tych social mediach, ogólnie rzecz biorąc? Ja zazwyczaj nie ulegam tej presji internetu. Wiem, że jestem sobą, mam swoją wartość, tak? I to czy tamto mam w sobie dobrego. Mhm. Ale wiadomo, że mam też gorsze dni. I kiedy mam te gorsze dni, takie chwile zwątpienia, zazwyczaj wtedy coś dzieje się złego w moim życiu, to tak się przegląda te zdjęcia i tak się myśli, kurczę. A to bym poprawiła, a tak bym chciała wyglądać, ale na szczęście szybko wybijam sobie to z głowy. A kiedykolwiek miałaś właśnie takie myśli, że okej, zrobię to i to, a później nie, medycyna estetyczna, nie. Czy ogólnie jesteś na tak, czy na nie? Nie mam zdania. Jeżeli ktoś chce, nie mam z tym problemu. Jeżeli ktoś neguje, też nie mam z tym problemu. To jest... A sama, czyjeś ciało. Poddałabyś czyjeś ciało się takiemu zabiegowi? Jeżeli ma to pomóc, ja miałam zrobioną liposukcję dołu brzucha i takiej maleńkiej części ud. Uważam, że jeżeli z umiarem, to wszystko jest dla ludzi. Dawniej byłam tą szarą myszką, która bała się odezwać, bała się walczyć o swoje i kuliła się w kłębek z lęku. To były te czasy szkoły. Tak. A taka największa transformacja, która się zadziała, to jest Paulina, która jest teraz. Czy coś może zostawiłaś z tej starej Pauliny, że nie chcesz już do tego wracać i tą cechę absolutnie, że tak powiem, no pozbyłaś się jej? Czy coś zostawiłam? No na pewno nie żyjesz w takim lęku. To przede wszystkim nie boję się żyć. Więc na pewno zostawiłam ze sobą ten lęk. Absolutnie nie zgodzę się z tym, że jestem wybrakowana, bo nie mam faceta. W żaden sposób mnie to nie definiuje. Jestem świadoma, wiem, czego chcę, a czego nie. I facet nie ma być definicją mojego szczęścia. Podpisujesz się, tak, bo to twoje słowa. Podpisuję się pod tym nadal, zdania nie zmieniam. Jeżeli chodzi o tą moją wypowiedź, bo był taki okres, czas całkiem niedawno, tak, że ja byłam gdzieś tam po rozstaniu i wszyscy strasznie to rozgrzebywali. A ja nie chciałam o tym rozmawiać, nie chciałam wywlekać tak mocno swojego życia prywatnego gdzieś tam w internet i dostawałam komentarze. A ty nie chciałabyś założyć już rodziny? A dlaczego ty nie myślisz o tym czy o tamtym? Takie pytanie, które nie powinny się pojawić. Dokładnie. Ale masz rację, że rozgrzebywali, bo wszystkie wyszukiwania w Google pierwsze to Paulina rozstanie. Michał i Paulina rozstanie. Paulina rodzina. Paulina
kiedyś, coś innego, Paulina Chłopak. To są pierwsze, najczęstsze wyszukiwania w Google. A czy właśnie czujesz, że trochę ludzie czasami za bardzo ingerują w swoje życie? Czy ty czujesz jednak, że to są twoi obserwatorzy, że oni, no, jakby muszą być blisko ciebie? Jest tak, że czasem ta granica zostaje przekroczona, ale tyle lat jakby funkcjonując w internecie, to już mnie to tak nie tyka. Mhm. Tak jest i już pogodziłam się z tym. Taka praca, nie? Każda praca ma swoje. Omijam temat, nie wypowiadam się, jestem jakby z boku tego. Mhm. I to moja prywatność i chciałabym, aby została uszanowana, ale no zawsze ludzie będą komentować, tak? Więcej takiej prywatności twojej jest na blogu. Mam wrażenie, jak czytałam te wpisy, to tam jest może bardziej... w starych wpisach? Tak, w bardzo starych wpisach, tak. Bo ja zawsze od końca wszystko muszę przejść. Dzisiaj tak samo Instagram do samego początku przewinęłam. Ale właśnie pozostając na blogu, opisałaś taką sytuację. Wierzę z lekkim lękiem gdzieś w sercu, że jeszcze się ułożę. Wierzyłam, gdy płakałam przy szpitalnym łóżku, na którym moja mama leżała kilka tygodni w śpiączce. Lekarze dawali jej 5% szansy na przeżycie. A jak przeżyje, mówili, wózek będziesz pchać i zmieniać pampersy, a teraz chodzi i ma się dobrze. Czy teraz również byś się zdecydowała na takie wyznania i co ci wtedy dało? Myślę, że nie. Że bym się nie zdecydowała. Że ja teraz bardzo chronię swojej prywatności. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że ludzie mogą to wszystko wykorzystywać przeciwko mnie. Że to wszystko będzie podlegało ocenie. Ja byłam młoda. Jeszcze nie miałam doświadczenia takiego życiowego. Ja dopiero uczyłam się tak naprawdę funkcjonować w społeczeństwie i żyć tak. Wyszłam gdzieś tam z szafy, z nory, z lęku pomału wychodziłam i teraz bym czegoś takiego nie napisała. A ta relacja z mamą, której jest niewiele w internecie, bo jednak no, to jest jeden z nielicznych wpisów, które w ogóle są w takim temacie prywatnym. Tak jak mówiłaś, w twoim domu nie było dobrze, ale mama zazwyczaj jest oparciem dla dziecka. Czy wasza relacja jakoś ewoluowała, że coś się naprawiło, jak ty dorosłaś, jak coś się zmieniło, czy, że tak powiem, to zostaje na takim etapie, jak było kiedyś? Może tak. Moja mama się nie zmieniła, ale ja dojrzałam emocjonalnie. Zaakceptowałam to takie, jakie jest, ponieważ nie mam na to wpływu. I dawkuję sobie kontakty z ludźmi, którzy zrobili mi krzywdę na tyle, aby mnie psychicznie nie obciążały. Wiadomo, to jest moja mama, ja mam do niej szacunek. Dała mi życie, tak jak mogła, tyle dla mnie zrobiła i ja zawsze jej pomogę. Ale no, na pewne sprawy nie mam wpływu. Nic nie zrobię, choćbym bardzo chciała. Ostatnio na swoim Insta Stories właśnie też było Q&A i tam padło takie pytanie właśnie o to, jak odciąć się od rodziny. Ty odpowiedziałaś w ten sposób, że no, jakby można się odciąć, bo to jest tylko rodzina, ale z krwi, że to nie ma jakichś większych więzów, jeżeli o te więzy się nie dba. Czy ty miałaś w sobie takie myśli, że po prostu jestem tutaj dzięki nim, no bo moja mama mnie urodziła, ale że ty jesteś tą Pauliną, która, że tak powiem, stworzy nowy rozdział w tej rodzinie? Tylko albo aż rodzina. Rodzina jest dla mnie bardzo ważna, ale no tak jak mówiłam wcześniej, nie mam wpływu. Ktoś musiałby sam chcieć się zmienić i co ja mogę zrobić więcej? Nic nie mogę zrobić więcej. Jeżeli to się odbija na moim zdrowiu psychicznym, to dlaczego mam w tym tkwić? Jeśli nie chcesz mojej pomocy, ja nic więcej nie zrobię, tak? Trzeba być trochę egoistką. Tak. To jak możemy zakończyć jak najbardziej egoistycznie, że po prostu wszystko, co teraz powiesz, się spełni, to gdzie byś chciała być, nie wiem, choćby jutro i, że tak powiem, zaplanować sobie, napisać taki idealny scenariusz na życie, to jakby to brzmiało? Gdzie, z kim i nie wiem co. Wiesz co, nie planuję sobie tak. Nie mam jakiegoś takiego idealnego obrazu w głowie swojego życia w przyszłości, tak? Ja się cieszę tym, co jest dzisiaj. Cieszę się swoimi planami na najbliższy czas. Moje wymarzone miejsce, no to Wyspy Turks, na które lecę już niedługo, więc będę tam, w tym miejscu, o którym marzę. I tak jak mówiłam, no, jeśli taką jedną rzecz mogę powiedzieć, że bardzo bym chciała mieć rodzinę, ciepły dom, który będzie zawsze otwarty dla moich przyjaciół i dla moich
bliskich, gdzie nie będzie kłótni, gdzie będzie tylko miłość, wsparcie i spokojna rozmowa. Gdziekolwiek by to było. Dokładnie. Mam nadzieję, że właśnie pokonałyśmy ten lęk, jeden z twoich, i zakończyłyśmy tak. tą rozmowę godzinę. Tak. Szybko zleciało. Szybko zleciało. Dobrze mi się z tobą rozmawiało bardzo. Cieszę się. Absolutnie nie liczyłam, że to powiesz. Dziękuję ci, Paulina. Dziękuję i również. Co? No będę odwiedzała bloga w poszukiwaniu inspiracji i podróżniczej. A niedługo będzie nowy wpis z nowej podróży. Zapraszamy. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Mamy to!